nowy kierunek studiów, który wiąże się z najnowszymi technologiami. Ten kierunek nosi nazwę automatyka i elektronika praktyczna. Będziemy chcieli kształcić studentów na jak najwyższym poziomie technicznym, w czym oczywiście pomogą nam tego typu przedsięwzięcia, jakim jest chociażby otwarcie nowego laboratorium. Dzięki uprzejmości firmy L Piast otrzymaliśmy najnowsze sterowniki, które można powiedzieć stanowią taki już światowy standard, bardzo nowoczesne, i na tych sterownikach też nasi studenci będą mogli zdobywać wiedzę, kształcić się, i wszystko to, co związane z tymi najnowszymi technologiami, powinno być priorytetem, jeśli chodzi o kształcenie młodych ludzi, zwłaszcza tutaj w regionie Podkarpacia i na naszej uczelni. Znajdujemy się w laboratorium badawczo-rozwojowym dedykowanym dla studentów, gdzie mamy taką ofertę dla studentów właśnie, aby mogli rozwijać swoje zainteresowania z zakresu informatyki takiej przemysłowej, automatyki, elektroniki. Mamy pewne takie bloki tematyczne, które można rozwijać. No, tu znajdujemy się w takim zakątku, gdzie wskazujemy inteligencję budynkową. I tu po mojej lewej stronie znajduje się wynik prac studenckiej, taka makieta właśnie domu inteligentnego, gdzie można z poziomu zarówno przełączników zamontowanych wewnątrz, jak i zdalnie sterować oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją. Trzeba podkreślić rzecz taką, że student wykonał najpierw instalację we własnym domu, wykorzystując nasze podpowiedzi, naszą tutaj odrobinkę wiedzę, i dopiero potem wykonał taką makietę. Zatem to samo oprogramowanie steruje jego własnym domem, jak i steruje tą makietą. Chcemy akcentować także to, co się dzieje na rynku pracy obecnie. Jak spojrzymy na rynek nasz tu lokalny, no to właśnie zapotrzebowanie jest na automatykę, ale z zakresu automatyki budynkowej, jeśli elektronika, to samochodowa. Z tego względu tu za mną, gdzieś tam w gablocie, widzimy takie na razie nieduże robociki mobilne, gdzie studenci ćwiczą sobie, jak tam zawiadywać nawigacją takiego robota czy rozpoznawaniem linii, no bo gdy spojrzymy na takie manipulatory czy wózki w magazynach, to one właśnie śledzą za pewną linią. No to studenci wykonali w ramach projektu i to śledziło, były takie pokazy też robione, myśmy odwiedzali także szkoły średnie, no i tam uczelnie, więc to funkcjonuje. Więc takie drobne kroki są już zrobione i wydaje się, że laboratorium znalazło odbiorcę, czyli są studenci, którzy chcą tu zaglądać, i to jest najważniejsze dla mnie. Tutaj mamy zbudowane stanowisko laboratoryjno-badawcze, zafundowane przez firmę, która rzeczywiste regulatory i sterowniki przemysłowe produkuje. To stanowisko jest przeznaczone do pracy studentów w Laboratorium Automatyki i Elektroniki Praktycznej. Jest dostępne dla studentów do prac własnych, rozwojowych, prac dyplomowych, prac zaliczeniowych w ramach kierunku studiów nowo uruchamianego na uczelni. To stanowisko składa się, no, tak jak widać, z szafy rozdzielczej, w której zostały zamontowane w miarę typowe urządzenia automatyki przemysłowej. No, sercem urządzenia jest sterownik firmy L Piast, który ma możliwości komunikacyjne, pomiarów sygnałów analogowych, na przykład tak jak tutaj są czujniki temperatury, które można dołączyć. To służy do regulacji układu klimatyzacji, ogrzewania w szeroko rozumianych budynkach inteligentnych czy w instytucjach. Do tego mamy przenośny panel operatorski. Oczywiście może włączymy urządzenie, bo jest zablokowane przez wyłącznik z kluczykiem ze względu bezpieczeństwa. Czyli panel można wystawić poza szafę w dowolne miejsce. Można tych paneli kilka podpiąć w dowolne miejsce. One ze sobą współpracują, że kilka osób naraz prowadzi regulacje. Przez łącze komunikacyjne jest możliwość sprzężenia, tak jak tutaj widać, z komputerem, który służy i do wizualizacji, i do programowania tego układu. Programowanie odbywa się w standardowym języku, który jest dostępny dla studentów, zgodny z normą, podobnie jak inne regulatory i sterowniki współcześnie produkowane na świecie. Także student czy absolwent, który nauczy się programować to urządzenie, w 90% będzie już umiał programować urządzenia innego typu, innych producentów. No, jest początkowo zaprogramowana prosta aplikacja demonstracyjna, żeby sprawdzić, czy to urządzenie działa. Natomiast poza urządzeniami wyświetlającymi, sygnalizatorami i klawiszami, takimi jak występują w przemyśle, jest jeszcze przełącznik trybu pracy, że można było wybrać na przykład tryb pracy ręcznej, automatycznej. Typowy układ zabezpieczenia,
czyli tak zwany grzybek w slangu, to się nazywa bezpieczeństwa, który jest nieodzowny w każdym układzie automatyki, w każdym urządzeniu, które współpracuje z człowiekiem. I chcemy, żeby studenci właśnie opanowali nie tylko programowanie, ale też pewną elegancję, pewną przejrzystość i zgodność z normami, w szczególności bezpieczeństwa, użytkowania urządzeń automatyki. Czyli po przyciśnięciu przycisku bezpieczeństwa układ prawidłowo się rozłącza. Odblokowanie następuje tylko i wyłącznie przez obrócenie kontrolki, układ wznawia pracę. Dodatkowo tutaj w szafie mamy zamontowane, ale ze względu bezpieczeństwa na razie nieuruchomione, stycznik do załączania silników, to jest układ sygnalizacji kolejności faz i zaniku fazy stosowany w zasilaniu silników trójfazowych asynchronicznych. No i taki może znajomy troszeczkę z domu trójfazowy rozłącznik różnicowo-prądowy i nadprądowy do silników.